Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Nie na próżno stoję przy parkometrze w Suwałkach, gdyż dzisiaj powiemy sobie o płatnym parkowaniu, a konkretnie o sposobach płatności za parkowanie. Ale o tym wszystkim opowie nam dyrektor Zakładu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o sposobach płatności za używanie stref płatnego parkowania w Suwałkach. Oprócz oczywiście oczywistej rzeczy, jaką płatność gotówką w urządzeniu na miejscu, mamy też możliwość płacenia mobilnie za pomocą aplikacji. Proszę powiedzieć nam, jakie korzyści mamy, korzystając z takich aplikacji na telefonie? No, pierwsza podstawowa korzyść jest taka, że nie musimy w ogóle podchodzić do parkometru. Posiadamy taką aplikację w telefonie i z tej aplikacji, posiadając dostęp do internetu, płacimy za parkowanie, czyli zatrzymujemy samochód, wyciągamy telefon, że tak powiem, włączamy aplikację i wybieramy, na jaki czas możemy zaparkować. I tu różnica jest pomiędzy parkometrem, czy to płatności gotówką, czyli bilonem, czy płatności kartą kredytową w parkometrze, w porównaniu do płatności mobilnych jest taka, że w momencie zakończenia parkowania, czyli wracamy po załatwieniu swoich spraw do samochodu, wciskamy w tej aplikacji zakończ parkowanie i za dokładny czas parkowania pobierana jest opłata. Czyli założyliśmy, że będziemy parkować, przypuśćmy, 2 godziny, załatwiliśmy, no strzelam w banku sprawę w godzinę i zapłacimy za godzinę, a nie za 2. W parkometrze, jeżeli wrzucimy te 2 złote 20 groszy w naszej sytuacji, to zostanie pobrana opłata za 2 godziny parkowania. W sytuacji płatności mobilnych zostanie w momencie przyciśnięcia przycisku, to aplikacja pobiera z konta w tej aplikacji tylko i wyłącznie złotówkę, bo parkowaliśmy tylko godzinę. Także to jest bardzo duży plus. I drugim dużym plusem jest to, że jak w drugą stronę założyliśmy, że w banku będziemy, przypuśćmy, albo w sklepie godzinę. No, przedłużyło się. Nie musimy wychodzić, nie musimy udać się do samochodu, jeszcze raz do parkometru, znowu wykupić biletu, bo ta aplikacja umożliwia po prostu wydłużenie parkowania. Tylko i wyłącznie wciskamy w tej aplikacji odpowiednie te przyciski i mamy wydłużone do takiego czasu, jaki nam jest potrzebny, więc jest to wygodne, nie opuszczając chociażby, nie wiem, spotkania jakiegoś, na które żeśmy byli umówieni, normalnie możemy przedłużyć. Dodatkowym jakby tutaj plusem tutaj jest to, że troszeczkę powoli, bo negocjacje z tymi firmami trochę trwają, ale doprowadzimy do takiej sytuacji, że wszystkie aplikacje mobilne dostępne na terenie naszego kraju, ze wszystkich tych aplikacji w strefie suwalskiej będzie można korzystać. Czyli jeżeli turysta lub gość, który odwiedza nasze miasto, przyjedzie chociażby z Warszawy, gdzie na obecną chwilę jest aplikacja jedyna obsługująca, no to on też z tej aplikacji będzie mógł skorzystać w Suwałkach. No, te aplikacje do płatności mobilnych też służą do innych jeszcze zakupów, chociażby biletów komunikacji miejskiej. Także wygoda jest naprawdę bardzo duża. No i powiem tak, ja bym zachęcał mieszkańców do skorzystania z takiej formy płatności w strefie płatnego parkowania. Czy mamy informację, jaka ilość osób już w tej chwili korzysta z tych płatności w Suwałkach? Na obecną chwilę nie przekracza to 10%, więc to jest takie, no, niewiele osób korzysta z tego. Większość niestety, ale dalej jest to bilonem,
Czyli po prostu udają się do parkometru, wykupują bilet w parkometrze. No i trochę to jest w tej chwili dłuższe niż przy poprzednim modelu parkometrów. Nie jest to troszeczkę bardziej skomplikowana i wydłużona procedura, chociażby dlatego, że musimy po pierwsze pamiętać numer rejestracyjny samochodu, a po drugie wpisać go jeszcze, to troszeczkę jednak trwa. No, myślę, że postęp cywilizacyjny idzie do przodu i coraz więcej mieszkańców będzie korzystać z takiej formy, która jest po prostu wygodniejsza. Wystarczy mieć telefon z dostępem do internetu. I zainstalowaną aplikację, które przypomnijmy, że one są darmowe, prawda? Tak, one są darmowe i wszelkie korzystanie z tej aplikacji, czyli ta, no nie ma tutaj co ukrywać, pobierana jest prowizja. Prowizja jest pobierana od zakupionego biletu, czyli zarząd dróg w tym przypadku opłaca tą prowizję. Żadnych kosztów ten kierowca nie ponosi ze swojej strony. Wspominał Pan już, prawda, bo na początku mieliśmy trzy aplikacje. Przedsiębiorstwo dąży, aby tych aplikacji było jak najwięcej. Co prawda odpowiedział Pan na to pytanie, dlaczego aż tyle aplikacji? No nie ma takich, nie ma, po analizie, którą żeśmy zrobili, nie ma takiej aplikacji, która by we wszystkich miastach, w których funkcjonują strefy płatnego parkowania, po prostu była w każdym mieście. Powiem, nawet jeżeli zainstalujemy trzy, to też dalej jest pewne miasta będą jakby ludzie, którzy stamtąd przyjadą i na co dzień korzystają ze swojej strefy płatnego parkowania, więc posiadają taką aplikację do swojej strefy płatnego parkowania, no niestety w Suwałkach by nie mogli z niej skorzystać. I tak wzorem miast innych, takich, które odwiedzają turyści, typu Gdańsk, typu Częstochowa, gdzie sześć aplikacji działa z siedmiu dostępnych. Także ta siódma jest akurat u nas przy zakupie tych parkometrów, jest w ramach zakupu parkometrów została nam udostępniona, więc to nie ponosiliśmy za to żadnych opłat. A jak już jest, to jest. Natomiast pozostałe, ona po prostu krótko funkcjonuje jeszcze w naszym kraju. Natomiast pozostałe to jest już długo funkcjonują w naszym kraju i nie chcemy, żeby turyści i goście odwiedzający mieli jakiekolwiek trudności. A tak naprawdę prowizja będzie identyczna dla wszystkich, w związku z tym, no co za różnica, komu tą prowizję, której z firm zapłacimy. Też jedna obawa może być dla osób korzystających z aplikacji, co będzie, gdy uruchomię właśnie moment parkowania, ale zapomnę wyłączyć. Odjadę, aplikacja dalej, prawda, pobiera opłatę. Dlatego zanim jakby włączymy parkowanie, musimy określić długość czasu parkowania. My od razu z góry musimy w każdej z aplikacji podać, na ile czasu chcemy zaparkować. Na przykład ja korzystam z mobiletu, czy na minimalny czas i te 50 groszy pobierze i skończy automatycznie. Nie ma tutaj takiej sytuacji, że włączamy i on cały czas jakby pobiera. Musimy określić długość wstępnie parkowania, a później, jeżeli skończymy wcześniej, zakończamy parkowanie. Jeżeli nie zapomnimy, co mi się niestety czasami zdarza, no to po prostu założyłem, że będę parkował 2 godziny, zapomniałem, po 2 godzinach pobiera opłatę, kończy parkowanie z automatu i więcej nie pobiera opłat. Także tu nie ma niebezpieczeństwa, że jeżeli zapomnimy, to za 10 dni nam pobierze opłatę. Nie. Moje pytanie było w związku z najnowszą aplikacją, która weszła 15 lipca do obsługi. Tam jest taka możliwość właśnie wystartowania i zakończenia w dowolnym momencie. I ta aplikacja właśnie o tej 16 godzinie, gdzie kończy się strefa płatnego parkowania w Suwałkach, kończy mimo wszystko pobieranie płatności właśnie. No, na następny dzień nie przychodzi. No, to dobrze jest, no, ale to powiem tak, to jest kwestia wyboru tego, który montuje. To musi się zapoznać z jakby możliwościami danej aplikacji i się stosować do tego, co tam jest zapisane. No to powiem tak, akurat ja korzystam z mobiletu, mi wygodniej jest
po prostu od razu z góry narzucać. Ze względu, no, pamięć ludzka jest ułomna, czasami wsiadając do samochodu mamy telefon, później odjedziemy, zapomnimy, no i mamy dzień czasu parkowania w strefie płatnego parkowania. Panie dyrektorze, na koniec, jakaś rada dla mieszkańców? Znaczy ja bym naprawdę zachęcał do korzystania ze wszelkich udogodnień płatności mobilnych, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. Jest to bardzo wygodne. Zresztą będąc ostatnio w Trójmieście, skorzystałem, można było zapłacić tą aplikacją. Jest to bardzo wygodne, nie trzeba ani udawać się do parkometru, ani czekać w kolejce, bo czasami niestety, ale no, trzeba poczekać chwilkę, zanim się zwolni miejsce. Także bardzo zachęcam do korzystania z tych płatności mobilnych. I ja również Państwa zachęcam do korzystania z tego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak jak Państwo usłyszeli, korzyści są duże. Po pierwsze, nie musimy pamiętać numeru rejestracyjnego, nie musimy mieć ze sobą gotówki, bilonu konkretnego. Po trzecie, korzystamy za czas faktycznie wykorzystany na parkowanie. Zachęcam Państwa do korzystania z płatności mobilnych. Na każdym parkometrze jest informacja, jakie aplikacje są obsługiwane w tym systemie. Tych aplikacji, tak jak Państwo słyszeli, jest coraz więcej. Zarząd Dróg i Zieleni dąży do tego, aby każdy mieszkaniec praktycznie Polski przyjeżdżający do Suwałk mógł skorzystać z aplikacji, którą akurat ma u siebie w mieście. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień.